Księga Aggeusza na dzisiaj. Przed przystąpieniem do badania Księgi Aggeusza poświęcimy kilka chwil na nakreślenie ogólnego portretu Księgi, aby lepiej docenić jej historyczny kontekst. To pozwoli nam lepiej zrozumieć jej przesłanie i zaczerpnąć kilka praktycznych zastosowań dla naszego życia. By w pełni pojąć historyczny kontekst prorokowania Aggeusza, trzeba przeczytać pierwszych 6 rozdziałów Księgi Ezdrasza. Pierwsze 4 rozdziały przedstawiają powrót części osób powracających z Babilonii do Jerozolimy po deportacji, która miała miejsce za panowania Nebukadnesara oraz początek prac przy odbudowie świątyni. Rozdziały 5 i 6 przedstawiają wydarzenia, które miały miejsce podczas prorokowania Aggeusza. Oto kilka szczegółów. W roku 538 przed Chrystusem Cyrus, król Persji, ogłosił, że Żydzi wracają do swojego kraju, aby odbudować dom Pana. To ważne, aby zrozumieć, że to wezwanie do powrotu do ziemi przyszło z rozkazem odbudowy świątyni Pana. W drugiej księdze Kronik, 36 rozdział, 23 werset czytamy. Tak mówi Cyrus, król perski, wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też nakazał mi, abym mu zbudował świątynię w Jerozolimie, które leży w Judzie. Kto z całego jego ludu jest wśród was, niech Pan, jego Bóg będzie z nim, niech wyrusza. Druga Kronik, 36. Także w księdze Ezdrasza, 1 rozdział, 2 werset czytamy. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, które jest w Judzie. Także księga Izajasza 44:28 także proroczo ogłasza to samo. Który mówią o Cyrusie, on moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę i który mówią o Jerozolimie, będziesz odbudowany, a o świątyni będziesz na nowo założona. Izajasza 44:28. Następnie około 50 tysięcy osób powróciło do Jerozolimy i w 7 miesiącu odbudowało ołtarz w jego miejscu i składali ofiary. W następnym roku położyli podwaliny pod nową świątynię, ale ich wrogowie osłabiali ich ręce i sprawiali, że bali się budować i robili wszystko, co w ich mocy, aby udaremnić plany odbudowy odbudowujących. W końcu, po wysłaniu kłamliwego listu, wrogowie uzyskali królewski rozkaz, aby zatrzymać pracę i rzucili się do Jerozolimy, by zatrzymać wszystko przemocą i gwałtem. Zniechęcenie, brak energii, opozycja ze strony władzy, brak wiary. Może przyszła im do głowy myśl, że gdyby Pan naprawdę chciał, aby ten projekt się spełnił, nie byłoby tak dużego sprzeciwu. Jest tu wiele do powiedzenia, ale wrócę jeszcze do tego. Tak więc ludzie wracają do swoich domów, dbając o swój komfort materialny, ale Bóg wysłał ich do odbudowy świątyni. A ponieważ praca nie posuwała się już do przodu, Bóg już nie dawał im błogosławieństwa, na jakie liczyli dzięki pracy swoich rąk. I Bóg wywołał suszę na ziemi. Ale w roku 522 przed Chrystusem Dariusz I zasiadł na tronie i w roku 520 Bóg użył Aggeusza i Zachariasza, aby rozmawiać ze swoim ludem, aby ich obudzić i wezwać do budowy świątyni. W jego drugiej wiadomości dla ludzi Aggeusz jasno ogłasza powód, dlaczego świątynia musiała zostać odbudowana. Było to w związku z nadejściem Mesjasza. Tak, świątynię trzeba było odbudować, ponieważ napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Tutaj była wola Boża dla Jego ludu odbudować świątynię, bo wkrótce miał przyjść Mesjasz, Chrystus. Niestety ludzie się rozluźnili, a rozkaz króla Achaszwerosza położył kres tej pracy na około 2 lata. Przerwa ta była być może nawet dyscypliną od Boga wobec Izraela z powodu braku wiary i zapału. I było tak. 2 roku króla Dariusza w 6 miesiącu, 1 dnia tegoż miesiąca doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Aggeusza 1:1. Tak mówi Pan Zastępów. Aggeusza 1:2. Podążając za przesłaniem Aggeusza, serca synów Izraela zostały
ruszone i nie bojąc się już sprzeciwu, wytrwali w wierze w dziele odbudowy. W księdze Ezdrasza 6,14 czytamy, że to dzięki proroctwu Aggeusza i Zachariasza powiodło im się. W roku 516 przed Chrystusem praca została zakończona. Dla nas, chrześcijan, te rzeczy zostały napisane dla naszego napomnienia. Bóg pragnie, abyśmy zbudowali Jego dom. Dla Żydów to był budynek, dla nas to jest zgromadzenie, zbór, którego każdy wierzący jest żywym kamieniem. Kiedy patrzymy na dzisiejszy stan chrześcijańskiego świadectwa, na podział wierzących, na różne denominacje, a także na zło, które jest wyrządzane w imię chrześcijaństwa, jak bardzo hańbi to imię Pana Jezusa i jest dalekie od prawd biblijnych. Niemniej jednak Pan pragnie, abyśmy wytrwali w wiernym postępowaniu zgodnie z nauką Jego Słowa. Nie powinniśmy dążyć do robienia czegoś nowego, ale raczej, ponieważ ludzie przywrócili ołtarz na Jego miejsce, powinniśmy starać się dobrze budować na fundamencie, który został położony raz na zawsze. Apostoł Paweł pisze: albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. To sam Jezus Chrystus dla zbawienia, dla życia i jako jedyne centrum naszych chrześcijańskich spotkań. Wszystko, czego potrzebujemy, to posłuszeństwo Słowu Bożemu, aby budować na fundamencie, którym jest Chrystus. Równie dobrze możemy radować się z tego, co Bóg nadal robi dzisiaj, tak jak możemy płakać, gdy widzimy obecny stan rzeczy. Człowiek nie wywiązał się z obowiązku dobrego budowania, ale jedno pozostaje pewne. Bóg chce, abyśmy wiernie trwali. Nie brakuje nam wiary i zapału, ale bądźmy takimi, jakimi czytamy w liście do Rzymian, 12 rozdział, 11 werset. W gorliwości nie ustawiamy, stawając płomieni duchem Panu, słuszcie. Właśnie z tego powodu Pan przemówił do swojego ludu przez Aggeusza. Miał zachęcić ich do wytrwania. Naszym pragnieniem jest także zachęcenie do wytrwania, gdy będziemy studiować bardziej szczegółowo to przesłanie, które Bóg wysłał do swojego ludu przez Aggeusza, posłańca Pana. Na zakończenie tej ogólnej prezentacji możemy podsumować główny temat Księgi Aggeusza w następujący sposób. Bóg chce odwołać się do sumienia ludzi letnich i niedbałych, szukających własnego interesu, aby z zapałem wracali do pracy odbudowy świątyni. Ta dwuczęściowa księga jest oczywiście podzielona na cztery przesłania. Każde przesłanie jest dokładnie datowane od momentu, gdy Pan przemówił przez Aggeusza. Rozdział pierwszy, wersety od 1 do 15 są wezwaniem do ludzi, aby zastanowili się nad swoimi drogami i stanem domu pańskiego. Widzimy w nim również rezultat działania ducha w ich sercach. Rozdział drugi, wersety od 1 do 9 zachęcają do wytrwania w dziele odbudowy. Wersety od 10 do 19 pokazują na znaczenie czystości i świętości w odniesieniu do domu pańskiego i że w posłuszeństwie jest błogosławieństwo. Wreszcie w wersetach od 20 do 23 mamy proroczą zapowiedź obalenia królestw i ustanowienie jedynego, którego Bóg wybrał. Na tym kończy się ogólna prezentacja Księgi Aggeusza. This video is also available in French. You will find the link in the description. If you enjoy this presentation, please consider sharing it with someone else. It is in the expectation of the coming of the Lord that I tell you, see you soon.